Sensem życia zna być biegniesz, promień świtu będzie drogą. Wskażesz blaskiem ręką dobrą, światu nie wspominaliśmy już dzisiaj na tej scenie o Europejskim Roku Wolontariatu, czyli w przyszłym roku 2011. Z tej przyczyny, z tej okazji był ogłoszony konkurs na hasło i plakat. Jak gdyby oficjalne wręczenie nagród odbędzie się wspólnie z finałami konkursów Złego Dotyku, ale dzisiaj znamy już nazwiska zwycięzców. Ja bym poprosił Angelikę o odczytanie, kto zajął jakie miejsce. Prace zwycięskie i pozostałe, widzę światło, są umieszczone tam na tej kratce od baru. Tam widać i one są opisane, jaka praca zajęła jakie miejsce. Pierwsze miejsce w konkursie na plakat i hasło Europejskiego Roku Wolontariatu zdobyła Marta Sawoni z Liceum Ziemi Kujawskiej we Wrocławku. Hasło, które wymyśliła, brzmi: nie bądź wariat, wybierz wolontariat. I jej pracę, jak również wszystkie inne, możemy zobaczyć po prawej stronie. Drugie miejsce zajął Rafał Rudnicki z gimnazjum numer 6. Z hasłem 2011 Rokiem Europejskich Otwartych Serc. Trzecie miejsce zdobyła Emilia Waszkiewicz z 4 LO, której hasło brzmiało Strzelca do serca. Powoli będziemy... Znaczy ja nie będę śpiewał, to nie jest podkład. Powoli będziemy jak gdyby zbliżać się do tego momentu, dla którego się tutaj zebraliśmy, ale najpierw szanowni Państwo, moi drodzy, przypomnijmy sobie tych kandydatów. Michał, proszę dalej. Czy no wiadomo, to tutaj też wisi patronaty objęła pani marszałek Ewa Kieszkowska, pani kurator wojewódzka oświaty Iwona Waszkiewicz, marszałek województwa Piotr Całbecki oraz posłowie Domicjela Kopaczewska i Łukasz Bonikowski. Prezentowane logo. Nasi kandydaci to Paulina Alaszkiewicz, Magdalena Biesiada, Angelika Daroszewska, Kacper Wardecki, Grażyna Malca, Marek Napiwacki, Marta Pałucka-Lewandowska, Iwona Piątkowska, Natalia Przybysz, Emilia Stępniak, Marzena Sudowiel i Anna Wieńckiewicz.
Kandydatów zgłosił Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja Samotna Mama, Szkolna Akademia Wolontariatu, Świetlica Oratorium, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Oligo, Stowarzyszenie Ty i Ja, Świetlica Zabiecek, Kluby Ośmiu, Piąte Liceum Ogólnokształcące i Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z ulicy Radomskiej. Tak wygląda Paulina Araszkiewicz, RZK. Magdalena Biesiada, również uczennica RZK. Angelika Daroszewska, czwarte ELO. Jakaś inwazja. Kacper Kwardecki, RZK. Pani Grażyna Malcan, liceum już skończyła. Marek Napiwacki też jest po szkole średniej. Marta Pałucka-Lewandowska sama jest nauczycielką. Iwona Piątkowska również. Natalia Przybysz, znowu LZK. Emilia Stępniak, piąte ELO. Marzena Sudomir-Karitas. I Anna Wieckiewicz, Fundacja Samotna Mama. Ostatnia minuta głosowania. Wszyscy wiedzieli, robiliśmy to jawnie, że potem nikt nic nie mówił, że ktoś coś podkręcał i tak dalej, więc od momencie zamknięcia, jak gdyby listy, wszyscy wiemy, kto wygrał, bo tak naprawdę, jak ja to już mówiłem do CW24, wszyscy wolontariusze są wolontariuszem roku. Wprawdzie każdy, kto oddaje kawałek siebie innej osobie, no jest jak gdyby godny tego, żeby go nazywać wolontariuszem roku. Widzimy tutaj, jak się te głosowania rozłożyły. Praktycznie pani Marta Pałucka-Lewandowska, no, niekwestionowanym liderem. Jeszcze nie proszę, jeszcze nie proszę. Na razie chciałbym poprosić do siebie Małgorzatę Dąbrowską. Powiem państwu, że bardzo dobra dusza. Małgorzata Dąbrowska, Centrum Doskonalenia i Edukacji Metody Języka Polskiego, jednocześnie nauczyciel gimnazjum nr 11. I ja bym prosił gościu, żebyś razem ze mną dokonała aktu celebracji tych poszczególnych kandydatów. Czuję się zaszczycona, witam państwa serdecznie i wzruszenie naprawdę obiera mi głos, bo impreza jest naprawdę wspaniała. Zapraszamy serdecznie pana Marka Napiwackiego. Czy pan Marek jest obecny? To ktoś z TPD? No trudno, poczekamy. Zapraszamy serdecznie Kacpra Gwardeckiego. Zapraszamy Iwonę Piątkowską. Zapraszamy Magdalenę Biesiadę. Czy jest Magda Biesiada? Nie ma. To może ktoś z RZK? To jest upoważniony do odbioru tego.
Widzę, ktoś się tutaj podniósł. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta chyba możemy zaufać. Przekaż koleżance. Zapraszamy Marzenę Sudowin. Zapraszamy Paulinę Alaszkiewicz. Angelika Daroszewska, zapraszamy. Zapraszamy Anię Więckiewicz. Zapraszamy Grażynę Malca. Thank you.